smakkujaw.pl. Zapraszam na kolejną wycieczkę po ziemi kujawskiej. Dzisiaj odwiedzę Kruszwicę, legendarną stolicę Polski. Drewniane rzeźby przedstawiają Piasta Kołodzieja, a także wojów legendarnego Kniazia Popiela. Wydłubane zostały z pni nadgoplańskich drzew. Mysia wieża stanowi pozostałość po zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego około 1350 roku. Znajduje się na Półwyspie Rzepowskim jeziora Gopło. Teraz udajemy się na Mysią wieżę, gdzie myszy popiela zjadły. Zbudowana z czerwonej cegły, ośmioboczna wieża ma wysokość 32 metrów. Ciekawostką architektury wieży jest to, że w środku jest okrągła, a dziury, które znajdują się w ścianie, nie są oknami, ale pozostałością po rusztowaniu. Wieża początkowo była warownią, która miała strzec Kruszwicy przed krzyżakami. Po upadku tego zakonu stała się siedzibą kruszwickiej kasztelanii i starostwa. Została zniszczona przez Szwedów w 1657 roku, wcześniej była 2 lata przez nich okupowana. Od 1895 roku jest atrakcją turystyczną Kruszwicy i punktem widokowym. Mysia wieża nawiązuje do Popiela, legendarnego władcy Polski. Książę Popiel, władca Kruszwicy, od dzieciństwa bardzo źle rokował. Był hulaką, pijakiem, leniuchem i nikczemnikiem. Jego piękna żona Gerda, kobieta chciwa i zachłanna, po urodzeniu synów uknuła straszliwy plan, aby pozbyć się stryjów Popiela, którzy mogli zagrażać objęciu tronu przez jej synów. Powiadomiła ich o chorobie Popiela, a ten na łożu śmierci poprosił, aby na pożegnanie wypili z nim czarkę miodu, oczywiście zatrutego. Po paru chwilach stryjowie padli bez tchu. Gdy Popiel świętował swoje zwycięstwo, w pobliżu porzuconych ciał wylęgły się roje mysz. W poszukiwaniu jedzenia ruszyły w kierunku grodu i zdobyły zamek. Przerażony Popiel uciekł z rodziną na wyspę, na której schronił się w wieży. To mu jednak nie pomogło. Myszy dostały się do środka po murach, zjadły całą rodzinę i zniknęły. Od tej pory Kruszwicka wieża nosi miano Mysiej wieży. Do Kruszwicy licznie przybywają turyści, także i ci młodsi. Chętnie pokonują kręte schody, aby dotrzeć na sam szczyt Mysiej wieży. Na jednej z kondygnacji wieży wyeksponowane są fotosy z filmu Stara baśń w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dotarliśmy na sam szczyt, gdzie powiewa dumnie flaga biało-czerwona. Kruszwicka wieża jest wspaniałym punktem widokowym. Z wierzchołka rozpościera się piękny widok na Kruszwicę. Dostrzec można także okoliczne miasta, jak chociażby Inowrocław, stolicę zachodnich Kujaw, a także Strzelno i Radziejów. Można podziwiać także jezioro Gopło o bogato rozwiniętej linii brzegowej z licznymi wysepkami. Kruszwicki zamek jest sukcesywnie rewitalizowany. Projekt jego rekonstrukcji zapewni turystom bliższe poznanie historii i tradycji, jakie kryją jego mury. Ostatnio dobudowano most zwodzony, łączący podgrodzie z zamkiem, gdzie pod spodem biegła fosa łącząca dwie odnogi Gopła. Budowę wykonano według projektu profesora Edmunda Małachowicza, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej, znawcy średniowiecznej architektury polskiej. Kujawianie są dumni, że Kruszwica jest pierwszą stolicą państwa polskiego. Rokrocznie odwiedzana jest nie tylko przez turystów rodaków, ale także gości z zagranicy. Serdecznie zapraszamy do tego historycznego grodu z jego licznymi atrakcjami.